Do 14 października w holu dworca PKP obok Galerii Miejskiej można podziwiać jego zdjęcia i wystawę pod inspirującym tytułem Przyłapane. Przyłapane, czyli jakie? Przyłapane, czyli takie życie na gorąco w sumie. Czyli może ustrzelone albo wybranie jakiegoś dobrego momentu, ciekawego, śmiesznego, z humorem, ale też nie wszystkie takie zdjęcia są takie, powiedzmy, są przyłapane, ale niekoniecznie z humorem, tylko takie o czymś mówiące. Każdy coś dopowie. Często się zdarza robić takie zdjęcia? No ja bardzo lubię robić takie zdjęcia, to znaczy to jest jakby moje takie drugie ja, że tak powiem. To znaczy lubię podpatrywać życie, lubię się znajdować w różnych miejscach i tam wychwytywać. Często jeżdżę właśnie specjalnie na jakąś prowincję, bo też tutaj mamy takie, ale ciekawe zdjęcia nie tylko można zrobić na prowincji, właśnie jakieś takie śmieszne, ale także w naszym mieście na przykład, albo nie wiem, albo w Wiedniu, w Paryżu, bo też takie zdjęcia tutaj są. Powiedzmy, ile tych zdjęć jest i czy trudno było Ci wybrać te właśnie dedykowane na wystawę? To znaczy ze względu na gabaryty tutaj korytarza, holu dworca, zdjęć jest 33, tak żeby można było je jakoś upakować. Chętnie pokazałbym więcej, bo do tej pory to były wystawy takie do 50 zdjęć, powiedzmy, to jest 33 zdjęcia. Czy ciężko było wybrać? No do końca niektóre zdjęcia odrzuciłem, bo na przykład zdjęcie, takie ostatnie zdjęcie zrobiłem na, nie wiem, na 5 dni przed oddaniem jakby do druku zdjęć. Także no, a w ogóle to powstało w przeciągu, tu nie ma starych zdjęć właśnie, tu są w zasadzie same nowe zdjęcia, które powstały. Najwcześniejsze jakby jest sprzed roku, a reszta jest z tego roku, tak miesiąc po miesiącu, a szczególnie dużo zdjęć zrobiłem na urlopie. Czyli masz szczęście do przyłapywania. Tak, mam szczęście do przyłapywania no i myślę, że chciałbym dalej jakby pokazywać takie cykle. Być może kiedyś pokażę na przykład w całości, bo to już jest czwarta wystawa tego typu, a robiona jest właśnie, nawiązuje do konwencji do teatru komedii i to jest jakby dzisiaj taki wstęp do tego. No to ja życzę w takim razie dużo zwiedzających. Właśnie. Myślę, że nie będzie źle, jeżeli chodzi o zwiedzających, bo jest to teren dworca, zresztą specjalnie jakby też wybrany ten hol, żeby ludzie, którzy czekają na pociąg, a będzie teraz na przykład dużo studentów, bo będą kursowali między Tarnowem a Krakowem na przykład, więc sądzę, że nie będą się nudzić. Na wystawie Przyłapani przyłapaliśmy mnóstwo oglądających te osobliwe fotografie. Oczywiście jak wszystkie zdjęcia mają jakąś fabułę, natomiast są uchwycone jakby w takiej puencie. Różne momenty historii mogą właśnie takie obrazy złapane przez aparat fotograficzny wyrażać, a część z nich, a szczególnie te, które odnoszą się do takiego życia, w tym sensie nie przedstawiają figuratywnie krajobrazu, tylko jakiś moment. No, mamy człowieka, który się jest golony żyletką po prostu i też tam, gdzie zwykli ludzie nawet nic nie robią, to mimo to jest tym puenta. No ja tutaj znalazłem takie dosyć osobiste skojarzenie, ponieważ tak interesuję się też historią filmu. Jest tutaj właśnie taki obraz, właśnie zdjęcie z tej kawiarni, w której prawdopodobnie była kręcona scena właśnie Mechanicznej pomarańczy. Zresztą tam w tle jest, zdaje się, też plakat Stanleya Kubricka z Barry'ego Lyndona. Podoba mi się tutaj to ujęcie takie troszeczkę właśnie wyłaniająca się z mroku, ta charakterystyczna postać, która jest rekwizytem tego filmu. I dosyć ciekawe jest dynamiczne to ujęcie tego chłopca właśnie na deskorolce. To wymaga naprawdę też sporych umiejętności, żeby taki moment uchwycić.